Drodzy pracownicy, a przede wszystkim wy, szanowni studenci, chciałbym was zaprosić do wspólnej inicjatywy AWF-u i naszego klubu AZS AWF-IS na inicjatywę, wspólną inicjatywę o nazwie Od kanapowca do sportowca. No, wśród nas pewnie kanapowców jest bardzo mało, ale nie znaczy to, że nie powinniśmy się ruszać, nie powinniśmy korzystać z każdej, przede wszystkim tutaj chcę podkreślić, darmowej formy aktywności ruchowej. Zapraszam was na zajęcia z tenisa stołowego, zapraszam was na pływalnię, zapraszam was do sekcji lekkiej atletyki. Wiele, wiele fajnych możliwości. Mam nadzieję, że wszyscy z tego skorzystają. Zajęcia są w pełni darmowe, prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Każdy z was, każdy ze studentów, każdy z was, drodzy pracownicy, znajdzie coś dla siebie. Bazując na programach, których jesteśmy organizatorem jako klub sportowy AZS AWF-IS Gdańsk, we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym i Miastem Gdańsk, mam przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych, a szczególnie pracowników i studentów AWF-IS, na otwarte zajęcia sportowe, które odbywają się od poniedziałku do soboty. W poniedziałki organizujemy zajęcia na pływalni, we wtorki, środy i czwartki odbywają się zajęcia z tenisa stołowego, w piątki i soboty zajęcia lekkoatletyczne. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej uczelni oraz naszego klubu i w mediach społecznościowych. Liczę, że wszystkie inicjatywy, które mamy do zaoferowania, szczególnie pracownikom i studentom AWF-IS, spotkają się z pozytywnym odbiorem i będą zacieśniały naszą współpracę. Do zobaczenia.